ledwo zdążyłeś przyjść do Kielc, zdobyłeś pierwsze trofeum. No, jakby tak dalej. Cieszy mnie bardzo, że w domu przy Halii Legionów zapędzaliśmy się publiczności w sumie w niezwykłym stylu. Wygraliśmy wszystkie trzy mecze, to się spokojnie, puchar zostaje w Iwe, także no nie ma na co narzekać. Na pewno styl gry mógłby być troszeczkę lepszy, bo w każdym meczu można było zaobserwować, że graliśmy dobrze. Do 20 minuty wszystko jakoś to wyglądało, potem zaczynała się jakaś tam nonszalancja wkraść w nasze szeregi i ta przewaga, którą budowaliśmy od początku meczu, systematycznie spadała i wszystko trzeba było budować od nowa, także Bogdan już na tym wspominał w szatni, że trzeba koncentrację trzymać od początku do końca i to będzie na pewno trenowane w najbliższych dniach. No właśnie, dwa tygodnie przed ligą, trzy przed ligą i są głównie w tym momencie, czego jeszcze brakuje, jakbyś to powiedział. Szybkość myślę, że jest, tak? Tylko właśnie to chyba koncentracja głównie. Na pewno koncentracja, zachowanie zimnej krwi, jeżeli ustawiamy jakieś tam zagrywki, to próbujmy to robić od początku do końca, tak jak zaplanowane. A nie próbujemy jakichś tam cudownych podań na koło czy na skrzydło podawać. W sumie nie wymuszenie i na pewno współpraca z bramkarzem, z blokiem, bo dużo bramek tracimy, trzeba na pewno to wyeliminować. To mów też mądrze. Jasne. Właśnie głównie chyba szwankuje obrona, jeżeli chodzi o ten środek, tak? Kilka razy Bogdan Wenta nawet narzekał, że właśnie tutaj jest wiele jeszcze do poprawy. Raz by wyglądało to lepiej, raz gorzej. Na pewno ten środek obrony jest newralgicznym punktem na boisku i tam musi być ciasno, tam musi być zagęszczony, tam musi pracować na nogach. W tych meczach było widać, że czasami nam to wychodziło dobrze, czasami źle, także na pewno, jak już wspomniałeś, Bogdan o tym wie, wspominał nam, że będziemy na tym elementem pracować na następnych tygodniach, żeby ten środek był naszą taką trumną, którym nie ma wstępu. Ja dziękuję.